Cześć, z tej strony Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym oglądamy memy. Szybki kontekst, jakiś czas temu zrobiliśmy konkurs dla was na naszej grupie na Facebooku, gdzie mogliście wygrać myszkę Rival 600. Wszystko, co musieliście zrobić, żeby wygrać taką myszkę, to przesłać mema. My z Urgotem i Andrzejem przejrzeliśmy wszystkie z tych memów i wybraliśmy ten najlepszy. Zapraszam na przegląd. Jeszcze taka szybka informacja. Nagraliśmy około godzinny materiał, w którym mówimy o wszystkich memach, które wrzuciliście, natomiast niestety okazało się, że audio się nie nagrało. Dlatego wybaczcie, że nie wszystkie z waszych zgłoszeń będą na filmie. Jeszcze przechodząc do myszki, to tak jak wspomniałem w filmie zapowiadającym konkurs, polecam ją cieplutko. Ma 8 takich malutkich odważników, które możecie powsadzać sobie w różne tam części myszy, żeby sobie ją ładnie odważyć. Ma 8 sensorów świetlnych, czyli możecie przez program w komputerze sobie pięknie dostosować oświetlenie, tak jak u mnie widzicie, to jest biel i czerwień. Tak, Urban sobie zrobił flagę Monako. Chciałem powiedzieć, no. Tak, no i ma podwójny sensor ruchu, także możecie przegrywać gry w jeszcze lepszym stylu. Także jeszcze raz zafoliowana, świeża, nieodtworzona. Kto ją wygra? Dowiedzmy się. Proszę Państwa, pierwszy mem. Mamy do czynienia z treścią, która została stworzona najprawdopodobniej przez pacjenta o sporym stażu. Mówię to dlatego, że pacjent ten poznaje Boga Barda, zna Edmunda. Pacjent ten dokopał się do zdjęcia Urgota w masce, to jest chyba maska Star Guardian Lux, i znalazł też moje poniekąd prywatne zdjęcie z hipopotamem. Także panie Jakubie, gratulacje. Myślę, że wykonanie jest spoko. Sama treść mema, powiedzmy, że również. Daje solidne 2 na 10. Tutaj mamy do czynienia z mistrzem Photoshopa. Widzimy, jak dokładnie wyprofilował kości żuchwy Urgota. Wybrał idealne zdjęcie z dobrą rozdzielczością, tak żeby finalny produkt był jak najpiękniejszy. Dodał czcionkę, która jest widoczna no, z odległości 1000 km. Kiedy clickbait nie działa i wypłata też. Och, jak dobrze to znamy. Kiedy Andrzej zrobi pętę, a Hodo i Urgot i tak tego nie zauważą. Proszę Państwa, no tu jest chyba jakaś pomyłka, bo po pierwsze, Andrzej raczej pęt nie robi, przynajmniej nie na odcinkach, a my też zawsze uważamy na to, co się dzieje. Zawsze. No może chyba, że Place robi same. To wtedy... sorka. Proszę Państwa, tak, to jest błąd. Otóż to wybierając swój nowy nick, czyli Dr. Hodo, a nie Dr. Hodor, jak wcześniej, nie sprawdziłem, nie wygooglowałem, czy istnieją jacyś doktorzy Hodo. I jak się okazuje, niestety istnieją. Jednym z nich jest Dr. Hodo Hax Himolla, który jest znanym urologiem. Także tego. Wkrótce zmieniam nick. Dobrze, tutaj mamy treść, która została wrzucona przez nikogo innego jak Adama z Walisa. Czyli naszego ukochanego Andrzeja Suma. Na memie, czy też grafice, nie wiem jak to nazwać, widzimy twarz Urgota w bardzo dziwnym kropie z tekstem "No witam". Widzę, że macie tu fajny wątek. Ta wrzutka jest tylko i wyłącznie wrzutką taką honorową, ponieważ Andrzej Sum nie bierze udziału w naszej grze. Natomiast ta twarz Urgota... po prostu... miód na moje oczy i na wasze, mam nadzieję, również. To jest taki mem z pogranicza i zasadniczo nie chciałem go wrzucać, ale wiem, że Urgot raczej by mi tego nie darował. Także panie Michał Kosin, czytam pana mema. Kiedy matka wbija do pokoju, gdy bawisz się z młodszym bratem w kapitana Haka. Na haku kapitana. Całe szczęście nie mam młodszego brata i nie wiem skąd, panie Michale, takie rzeczy się dzieją w twoim mózgu. Skąd one się biorą? I mam nadzieję, że też nie masz młodszych braci. I że nie masz starszych braci. Następny. Tutaj mamy znowu klasykę, odcinek 10 pod tytułem Andrzej Sum. To jest odcinek dla tych, którzy nie wiedzą, w którym spotkaliśmy Andrzeja Suma. I to jest ciekawa historia, bo spotkaliśmy go w solo queue. Był w przeciwnej drużynie, grał Eliską. Bardzo dobrze to pamiętam. I tak nas rozbawił jego nick, że zaczęliśmy go fokusować. Krzyczeliśmy później, fokusować Andrzej Sum, Andrzej Sum, a Andrzej Sum, taki śmieszny nick. Jakoś tak wtedy nas to śmieszyło. To jest bardzo, bardzo dobry quality content. Nie możecie nam zarzucić, że nie. Także jeżeli ktoś tego nie widział, zachęcam do obejrzenia. No i pan Mateusz w swoim memie pisze: jeśli to pamiętasz, to miałeś zajebiste dzieciństwo. Zważywszy na fakt, że to było 3 lata temu, to chyba za dużo się nie zmieniło. Chyba musiałbym minąć trochę większy okres czasu, żeby nazwać coś dzieciństwem? Chyba, że ktoś ma teraz 18 lat, a oglądał to w wieku 15, ale też 15 lat to dzieciństwo? No nieważne, w każdym razie sprawdźcie ten odcinek. Tu jest jeden z moich faworytów. Proszę Państwa, babcia widzi Nerwariena. Babcia widzi klinikę. That's right. To jest quality meme, proszę Państwa. Jestem na przykład bardzo szczęśliwy z tego faktu, że tutaj nie jest wykorzystany wizerunek Drake'a. Tak jak to klasycznie z tych amerykańskich memach. To jest tutaj polska babuszka. O wiele bardziej oddaje to klimat naszego kraju. A jeżeli jako Nerwarian jest już na filmiku, możemy go bezkarnie wpierdzielić do tagów. I w tytule odcinka napisać fit Nerwarian. Pozdrawiam, Rips!
To może było trochę nie na miejscu. Ale i tak to zostawię. Proszę Państwa, tu mamy quality content. Mieszkańcy PRL-u w kolejce sklepowej 1969 czarno-białe. Tak, tak było. Ja jestem akurat najstarszy z kliniki i wiem, pamiętam te czasy. Pamiętam, kiedy trzeba było stać w kolejce do sklepu, żeby dostać BF Sworda. Że na początku gry zamiast biec na swoją linię, musieliśmy czekać w kolejce, aż wszyscy kupią sobie startowe itemy. I to nie wszystkie można było kupić, trzeba było czekać, aż Ale odrzuci kartki. I tak czasami startowało się bez item. No bo wiecie, no nie było jak. A pamiętajcie, za komuny było lepiej. Proszę Państwa, ten mem nie znalazłby się w tym zbiorze, gdyby nie odpowiedź na niego. Ale najpierw zobaczmy oryginał. Kiedy widzisz kolejnego typa, który próbuje zagrać tak jak klinika w challenge'u. Co prawda, my zazwyczaj... No, nie pikujemy Yasuo od naszych challenge. Ja pamiętam raz zagrałem nim na supporcie, o tak dla beczki. Jeżeli to kogoś przekonało, żeby grać na supporcie, bardzo przepraszam, na pewno zrujnowałeś grę wielu, wielu osobom. Natomiast, co jest bardziej ciekawe wszystkiego tego mema, jest jego update, jego jakby ulepszona wersja, wrzucona przez Kamila. W miejscu kitki pojawił się worek na śmieci, w miejscu szabli pineska, obok jakiś stolec, no i raczysko oczywiście logo na koszu. Brawa się należą zarówno Oskarowi, jak i Kamilowi. Gratki. Mieć swój pomysł na odcinek. Ciągnąć od innych pomysły na odcinki. Nowy mem w internecie? Nowy odcinek. That's right, panie Hubert. Rozpykałeś naszą strategię. Teraz już nic nie będzie takie samo. Kiedy zaczynasz liczyć, ile razy dostałeś ochrzan od sąsiadki? No tak. Kto ogląda streamy? I te w odcinkach to chyba też było. Ten wie, że Urgot zmaga się ze swoją sąsiadką, ale spokojnie. Już wkrótce będzie się przeprowadzał, także będzie w nowym miejscu, gdzie będzie można streamować i drzeć japę po 22. No, ale spokojnie, to jeszcze jakiś czas. I warto znaczyć, że pod tym memem sam Bartłomiej Piotr Dawid Gałązka, czyli dr Urgot, napisał znamienne XD. No i teraz mamy tego nieszczęsnego Drake'a. Co prawda na jego twarz została nałożona twarz Urgota, natomiast mimo wszystko nie jest to babuszka. Caitlyn, Jean, Twitch, czyli normalnie dekary. Ani w Jajari? That's stuff. To takie nawiązanie do nowych odcinków ABC AD Carry. To jest mem, w przypadku którego od razu muszę zaznaczyć, że to nie są moje słowa i to nie są moje myśli. No dobra, może trochę. Wali mnie taki skład. OMG, Nelly wróć. Prawda wyjdzie na jaw. XDDDD. Czemu Nelly odeszła, smutna buźka? Fuck that shit, I'm out. Moje życie nie ma sensu bez Nelly i kaptyna. I na to ja. Jak to gówno wyłączyć? No i tutaj mamy do czynienia z beką ze mnie, po raz kolejny. Jakiś chyba rok temu stworzyłem kanał Dr. Hodo, na którym miałem robić solo materiały. Aczkolwiek no jakoś nie pykło, no nie ma czasu. Muszę tutaj zobaczyć jakieś szyderstwo od pana Pawła. Jeżeli czujesz się zapomniany i niepotrzebny, pomyśl o tym kanale. Proszę Państwa, może kiedyś wrócę, kto wie. To jeszcze nie jest zakończony temat. Chyba. Teraz tak, kiedy ja zobaczyłem tego mema, nie wiedziałem zupełnie o co chodzi. Urgot musiał mnie oświecić. No i jak już mnie oświecił, to był całkiem śmieszny, ale ja z racji tego, że jakby walorem tego mema jest jego taka, no powiedzmy sobie, elitarność, pozostawię go bez wyjaśnienia i w komentarzach możecie napisać, kto z was ogarnął, o co chodzi. No jak już się ogarnie, to całkiem śmieszne. Tu jest mem wykonany akurat bez beki, bardzo fajnie, są powynajdywane pasujące mordy Urgota, wycięte są w sposób na tyle atrakcyjny, że chce się to oglądać. Urgot jest zabójcą, wbija do czyjegoś mieszkania i szuka swojej ofiary. Nie może jej znaleźć, więc krzyczy: Hodo? Przegrał linię! Tak! Bo ten tekst wcale nie umarł 10 tysięcy lat temu. Bardzo bym chciał, żeby umarł. Po lewej stronie, ty. Po prawej, syn koleżanki mamy. No, co tu mówić? Niektórzy by obstawili Urgota nad fakerem. Same wanie fiduj jak pojebany. Dobra, generalnie mina tej foki nadrabia wszystko. Akurat, szczerze mówiąc, Ksame jest jednym z najlepszych graczy w klinice. Chyba nawet można powiedzieć, że najlepszym. I najrzadziej fiduje? Także niekoniecznie ten mem ma jakieś tam odzwierciedlenie w rzeczywistości, ale sam pomysł jest spoko. I ten znak wodny w ogóle na tej foce. To jest edgy, proszę Państwa. Dobrze, podpalone. Podpalone, załatwione. No co mam powiedzieć, no? Śmieszne. Jak to zobaczyłem... Najbardziej mnie śmieszy chyba w tym całym wątku screenshot od samego Andrzeja. Zostawcie mnie, zboczeńcy. Także no, zostawmy go. No dobra, to jest format stary, ale akurat ta poza Urgota jest idealnie dopasowana. Szczególnie z tym kciukiem.
To by było wszystko, jeśli chodzi o obrazkowe memy, jakie wybraliśmy. Natomiast teraz mamy jeszcze dwa takie specjale w formie wideo. Sprawdźmy pierwszy. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. No zasadniczo można to było zrobić lepiej, szczególnie, że jest jakiś tam kanon montowania tego typu filmików z tym memem, ale i tak dobra robota. Przejdźmy do jeszcze jednego, ostatniego filmu. Jeżeli chodzi o ten film akurat, no to takie upośledzenie jego wykonania dodaje mu dodatkowych walorów, także to sobie akurat w nim cenię. Natomiast zasadniczo... Defeat. Dobrze, proszę Państwa, czas na rozwiązanie naszego konkursu i ogłoszenie tego, czego pewnie większość z Was chce się dowiedzieć, czyli kto wygrywa myszkę Rival 600 od SteelSeries. Otóż zwycięzcą jest nie kto inny, a twórca mema, którego widzicie po mojej prawej na ekranie. Adamie, skontaktujemy się z Tobą na fejsie. Proszę, odbieraj wiadomości w skrzynce inne. Natomiast dla wszystkich tych, którzy nie wygrali, a chcieliby sobie taką myszkę sprawić, na dole w opisie znajduje się link, w którym możecie dorwać promkę. Jeżeli kupicie tego Rivala 600, to dostaniecie w gratisie do niego podkładkę. Są też oczywiście cenowe promocje na inne modele. Sprawdźcie, być może poszukujecie myszki i znajdziecie tam coś dla siebie. No to cóż, to by było wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzięki wielkie za wszystkie zgłoszenia. Mam nadzieję, że ten mem, który wygrał, podoba Wam się. Jeżeli tak, gratulujcie w komentarzach Adamowi. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się.